Ojcze, my wywyższamy Twoje imię. Ogłaszamy, że Ty jesteś królem tego miejsca. Ogłaszamy, że Ty panujesz tutaj, Jezus. Że Ty jesteś jedynym władcą tego miejsca. Że Ty rządzisz na tym miejscu. Uwielbiamy Ciebie, Jezus. Ogłaszamy Twoje panowanie tutaj. Ty jesteś jedynym zbawicielem ludzi na tym miejscu. Ogłaszamy, że Ty królujesz, że to jest Twoje imię, że nie ma innego imienia na niebie i na ziemi, jak tylko Jezus, przez które jest zbawienie. Jezus, Ty jesteś drogą. Jezus, Ty jesteś prawdą. Jezus, Ty jesteś życiem. My ogłaszamy Twoje panowanie tutaj, w tym miejscu. My ogłaszamy Twoje panowanie nad ludźmi tutaj. My ogłaszamy Twój wpływ, Duchu Święty, na umysły ludzi. Potężny Święty Duchu, Ty, który mówisz do ludzi prawdę o Jezusie, Ty, który przekonujesz ich o grzechu, sprawiedliwości i sądzie, wypełniaj teraz ludzi swoją obecnością.
Yeshua, Ty najlepszy, Holy Thing, Ty najlepszy Syn. Bo to jest mój wielki Boże. Jesteś królem ludzi tutaj. Ty panujesz. Tobie jest dana wszelka władza i moc, Jezus. Ty rządzisz, Jezus. Ty rządzisz, Jezus. To Twoja ziemia. Yeah.
światłem. Jesteś wiecznym, potężnym Bogiem. Dziękujemy Tobie, że tam, gdzie wzrok nie sięga, jesteś Ty. Holy Sacred Ty Jesus. Holy Praise God. Raz, raz. Jezus umarł za twoje grzechy. Jesus died for all your sins. To nie jest religia. This is not a religion. Jezus jest żywy. Jesus is alive. To potężny Bóg. This is a great God. On jest dzisiaj tutaj. And he is here right now. Słowo Boże mówi. The Holy Word says. Że każdy człowiek. That all the men. Jeżeli wezwie imienia Jezus. If he will call the name of Jesus. Będzie zbawiony. Will be saved. Nazywam się Artur Ceroński. My name is Artur Ceroński. Jestem z Polski. I come from Poland. Byłem zawodowym przestępcą. I was a criminal. Siedziałem wiele lat w więzieniach. I spent a lot of many years in prison. Handlowałem narkotykami. I was dealing drugs. Sprzedawałem narkotyki dzieciom. I was selling drugs to the kids. Mając 17 lat. When I was 17 years old. Zamordowałem człowieka. I killed a man. Ale w 2001 roku. But in 2001. Przeczytałem w Biblii. I read in the Bible. Że tak Bóg pokochał świat. That so much God loved the world. Że syna swojego. That his only son. Jednorodzonego. The one birth son. Posłał na ziemię. He sent on the earth. Posłał go na ziemię. He sent him to the earth. Nie po to, aby tutaj żył. Not to let him live here. Ale po to, żeby tu umarł. But to let him die on that planet. Dlatego. That's why. Żeby grzechy ludzi. To take all the sins of the people. Mogły zostać składzone raz na zawsze. Gets cleaned forever. Kiedy to przeczytałem. When I read that in the Bible. To ja zrozumiałem. Then I understood. Że jest dla mnie szansa. That there is chance for me. Żaden sąd w Polsce. No any court in Poland. Nie dawał mi szansy. Gave me any chance. Zawsze mówili mi. They always used to say. Będziesz całe życie siedział w więzieniu. That I will spend my whole life in prison. Albo zginiesz. Or I will die. Ale ja się dowiedziałem. But I got to know. Że mogę żyć. That I can live. Pan panów. The Lord of the Lords. I król królów. And King of the Kings. Przebaczył mi grzechy. Forgave me all my sins. On przebaczył mi grzechy. He forgave me my sins. Ja uwierzyłem w przebaczenie grzechów. And I believed in that. Ja uwierzyłem w zmartwychwstanie. I believed in the rising. I ja oddałem mu swoje życie. And I gave my life to him. Ja ustanowiłem Jezusa Panem. And I made him the Lord of my life. Od tamtej pory. And from that time. Moje życie jest zmienione. My life is totally changed. Ja dzisiaj żyję dla Boga. Today I live for God. Ja dzisiaj zwyciężam z Chrystusem. Today I win every day with Christ. Ja nie jestem religijnym człowiekiem. I'm not a religious man. Mnie nie interesuje religia. I'm not interested about the religion. Interesuje mnie relacja. I am interested about the relation. Jezus. Jesus. Jest potrzebny do twojego życia. You need Jesus to your life. Nieważne, czy jesteś dobrym, czy złym człowiekiem. It doesn't matter if you are good or bad man. Słowo Boże mówi. The Holy Word says. Że wszyscy zgrzeszyli. That all the people committed the sin. Wszyscy all zgrzeszyli. The people. All the people. Każdy człowiek. All the men. Dobry czy zły. Good or bad. Musi kiedyś stanąć przed Bogiem. Has to stand one day on the front of God. I zdać sprawę. And say, give a report ze swojego życia. From the life on this planet. I tam nie będzie dyskusji. And there will be no discussion. Ty nie będziesz mógł powiedzieć. You will be not able to say. Byłem dobrym człowiekiem. That you was a good man. Bo Bóg powie tak. Because God will say. Hej, dobry człowieku. Hey, good man. Jesteś naprawdę dobrym człowiekiem. You are a really good man. Ale dlaczego dobry człowieku? But why, good man? Zawsze siedziałeś sam na tronie życia. You always seated alone on the throne of your life. Przecież ja posłałem mojego syna. Look, I sent my son. Aby w niego uwierzyć. To believe in him. Aby zejść z tronu życia. To let you go. Aby jego ustanowić panem. And put him there. I na tej podstawie. And based on that. Nie zostaniesz puszczony do nieba. You will be not able to go to heaven. Dlatego potrzebujesz Jezusa. That's why you need Jesus. Wystarczy, że w niego uwierzysz. It's enough when if you will believe in him. Kiedy dzisiaj wieczorem. If tonight. Będziesz wspominał te słowa. You will remind these words. To powiedz do niego.
Then say to him, Jezu, Jesus, ja potrzebuję Ciebie. I need you. Ja nie wiem za dużo o Tobie. I don't know much about you. Ja myślałem, że Ty jesteś religia. I thought that you are a religion. Ale ja wierzę, Panie, but I believe, Lord, że umarłeś za moje grzechy. That you died for my sins. Jeszcze nie rozumiem. And I don't understand. Ale już wierzę. But I believe. Przyjdź, I start to believe. Przyjdź do mojego życia. Come to my life. I on wtedy przyjdzie. And then he will come. I zmieni cię w innego człowieka. And he will change you. He will make you a new man. Nie w człowieka lepszego. Not a better man. Ale w człowieka Bożego. But a God's man. Jeżeli chcesz pójść po śmierci do nieba. If you want to go to heaven after the death. To oddaj życie Jezusowi. Then give your life to Jesus. Nie usiłuj być dobry. Don't try to fight to be good. Ja przestałem usiłować być dobry. I stopped to try to be good. Ja się nie starałem. I was not fighting for it. Narkotyki odeszły w jednej chwili. The drugs, they went off in one second. Tam za perkusją siedzi moja żona. There on the back of the drums is sitting my wife. Od 15 roku życia. Since 15 years old. Jeździła do mnie do więzień. She was visiting me in a prison. A ja ją biłem i krzywdziłem. And I was beating her and hurting all the time. Nie uważałem ją za kogoś ważnego. I did not thought that she's somebody important. Ale Jezus, but Jesus, zmienił moje serce. Changed my heart. A ona mi przebaczyła. And she forgave me. Bo Jezus też zmienił jej serce. Because Jesus changed also the heart from her. Dlatego nie próbuj się naprawić. That's why don't try to fix yourself. Uwierz w Jezusa. Believe in Jesus. Jako zastępczą ofiarę. Like a sacrifice. Zrzuć na Niego swoje grzechy. Take all your sins on the front of Him. On jest silny. And He's strong. Chwyć się Go. Catch Him. I płyń do nieba. And swim to heaven. Wywyższamy Ciebie, Jezus. We... Hallelujah. Hallelujah, Jesus, Savior, Jesus. Jezusa!
zwycięstwo. My ogłaszamy Twoje zwycięstwo na tym miejscu. Wywyższamy Ciebie, uwielbiamy Ciebie. Szukuru ba 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 ba. Sere. Aleluja. Wszechmogący Bóg, Stwórca nieba i ziemi. Oh, yeah!
Ik vind dat echt leuk dat ik kan hier staan en tegen jullie praten. Ik ben zeker dat jullie horen mij van elke hoek van deze plek. Ik heb deze het leukste dingen van mijn leven om te verhalen wat gebeurt. Wij zijn hier om te zeggen tegen jullie over de Jezus, de koning van de koningen en de Heer van alle Heeren. De één man die kwam van hemel, alleen één man. Hij kwam om deze wereld in het lichaam van een man. Hij was op deze wereld 2000 jaar geleden. En hij als één kwam terug van de dood. Er is niemand anders in andere religie die kwam terug van de dood. En deze Jezus heeft mijn leven veranderd, helemaal. 3 jaar geleden, ik kon niet hier staan en tegen jullie praten. Ik was helemaal bang voor mijn leven. Ik was helemaal kapot in mijn leven. Ik was verslaafd van de drugs. Ik was een slechte persoon. En als meer dan half van de mensen in deze land, Nederland, ik had geen geloof in niks. En ik dacht dat is leven, dat is echte leven. Maar dat heeft mij gebracht tot niks, helemaal niks. Ik was helemaal kapot. Maar toen ik heb drugs gebruikt met vrienden, ik wilde echt sterk iets vinden. Iets wat geeft mij de mening van het leven. En één nacht, ik heb begonnen met de Bijbel lezen. Omdat in andere religies was helemaal niks. Dat was de laatste. Ik heb begonnen met lezen. En ik heb gelezen wat God heeft gedaan voor de mensen. En in deze nacht, in deze, het leukste nacht in mijn leven. Hij kwam naar mijn leven. Ik heb hem niet gezien. Ik heb hem niet aangeraakt. Maar hij was in mijn kamer. En hij heeft mijn leven helemaal bevrijd. Hij maakt mij vrij van die drugs, van die slechte leven. Van de iedere dag die ik was verdrietig, die ik was kapot. Die iedere dag die was met geen mening. Deze nacht, Ik krijg de ding die noemen wij opnieuw geboren. Ik ben opnieuw geboren van de geest van Jezus Christus. En verder, ik heb begonnen met zoeken. Wie is deze Jezus en wat heeft hij gedaan? Ik heb gevonden dat 2000 jaar geleden hij kwam naar deze wereld. Hij heeft gelopen op deze wereld. Hij heeft genezing gekregen aan de mensen. Hij heeft bevrijding gegeven. Maar uiteindelijk, hij heeft naar de kruis gegaan. Waarom hij heeft dat gedaan? Waarom iemand is zo stom dat hij heeft eigen leven voor niks? Maar dat was de ding. Dat was de betaling voor elke man. Omdat wij mensen, wij zijn vol met de zonde. Overal in het leven. En dat is de alleen ene ding die maakt die barrière tussen ons en God. Maar deze God houdt van ons zo sterk dat hij enige zoon hij heeft gegeven voor iedereen die gelooft in de naam van hem om altijd leven te krijgen. Ik geef je zekerheid als je gaat roepen de naam van Jezus, als ik heb gedaan, als je geeft Jezus, kom naar mijn leven. Kom naar mijn leven, omdat mijn leven is niet zo veel waard of niks waard als mijn leven was. Als je gaat dat doen, hij komt naar jouw leven. En jij wordt helemaal nieuw, niet veranderd, helemaal nieuw. Maakt niet uit, wat doe je nou in je leven? Als je verslaafd van de drugs of alcohol of zo bent. Maakt niet uit, jij kan een goede man zijn. Maakt niet uit, omdat er is één regel van God naar iedereen. En deze regel is om te ontvangen die Jezus en alles wat Jezus heeft gedaan voor ons iedereen. Hij is voor iedereen. En er is meer van die dingen. Wij zijn gevuld met de Heilige Geest van deze God. Wij spreken niet alleen de verhaaltjes. Als je wilt proberen die echte kracht van deze God, kom naar ons. Wij kunnen je genezen van elke ziekte. Jij hoeft niet ziek te zijn. Als jij bent ziek met de ziekte, waar wanneer ziekenhuis zegt dat er is geen oplossing voor dat, kom naar ons. Dat kan kanker zijn. Misschien jij rijdt op de rolstoel. Misschien heb je pijn in je lichaam. Kom naar ons, wij gaan je genezen. Als je problemen met andere dingen hebt, dat jij voelt dat jij bent verslaafd van weet ik niet wat,
komm nach uns. Als ihr Depressie habt, komm nach uns. Weil können ihr befreien. Dieser Jesus ist binnen. Binnen diese Menschen. Die binnen diese alle Menschen. Komm nach uns. Habt ihr nichts verloren. Ihr kann altijd Leben kriegen. Ihr kann empfangen, das für Jesus heeft für jou getan. Ich hab das empfangen. Ich hab gekregen alles best was ich kann. Ich hab nou echt gelukkig leven. Ich hab alles best was ich kann in mein Hoofd vinden. En jij kan dat ook hebben. Wij hebben nog tijd op deze wereld. Ik hou van jullie allemaal. Amen. Yeah.
friends, please stay for a while. I have a word of life to your life. I will tell you something about my life, the testimony of my life, how I gave my life to Jesus and what he has done to me. It is for you. It is especially for you. My friends, I thought that I was good enough to go straightly to heaven, but I was wrong. I thought myself that if I will be good, if I would be well educated, I go straightly to heaven. But I was wrong. I will tell you some words about me. I graduated law at a very good university, one of the best in Europe. Then I started working. I earned a lot of money. I got married. He's my husband. He was also a lawyer. He was a partner in a law company, in a firm, very big in our city. We had a lot of money. I gave birth to two our children. But the more money we had, the more everything what world can give us we had, the more empty I was inside me. I was aware of the truth about me when I was alone at my bathroom, at some room, when the door was closed. I was aware of emptiness in me. And I know that you can feel the same. You are chasing everything what world can give you. But you can find nothing there, because I was at the same point of life as you are now. I told you, I had and I have a man, a husband, two children, a lot of money. We built a beautiful house. We were traveling around the world. We were buying new things, cars, but inside me, I was empty. And as you know, I heard a simple words of gospel about Jesus, who died for me on the cross. And inside my mind, it was a little bit stupid for my well-educated, you know, brain. But inside me, something was telling me, this is the truth. This is the word of life to my life. And at that moment, you can open your heart for that word, because it's especially for you. And I decided, I made a decision like other decisions in my life to believe in that words about Jesus who died on the cross especially for me and for you, and who took all my sins, because the one of the biggest my sin was that I lived without Jesus. I tried to do everything without him. I tried to be God in my life. I tried to take his place in my life. And then I made a decision that I need Jesus, and I gave my life to him. And he came to my life, and he fulfilled this emptiness inside me. It's not loudly enough.
I know, but Jesus told us what you can hear. Holy praises in our life. You have to hear the word of life to your life. To your life. The kingdom is close to you now. You can make a choice. I made a choice. Jesus is the Lord and the King in my life, and everything was changed. Has changed because of Him, because of His truth, because of His life, and because of His cross. He died for me on the cross and for you. He took all my sins on the cross. And now I am healed. And I am happy. And this is especially for you. This is for you, like for me. You need to open your heart for the words of life. Jesus is real. I had a cancer in my breast. Now I am healed. It is for you. You are not good enough. You need Jesus. Maybe you need some prayer. Come to us. We will show you. We will show you the power of Jesus. Maybe you need to be healed. Maybe you need to set free. Maybe you have depression or something. Maybe you are depressed. Maybe you are addicted to alcohol, drugs, sex or something. Come to us. We met Jesus. I've met Jesus. He's my Lord. He's my Savior. And you need salvation too. Hallelujah. O grzechu, sprawiedliwości i o sądzie. Słowo Boże mówi, że jeśli kogoś Syn wyswobodzi, ten prawdziwie wolnym będzie. Ojcze, modlimy się o wolność, modlimy się o swobodę, modlimy się, Ojcze, aby dalsze to spotkanie, Ojcze, było połączone, Ojcze, z mocą. Halleluja! Oh,
Sokoroba
Kościele, podnieście swoje ręce. To jest wasza ziemia. To jest wasza ziemia. Bóg dał ziemię synom ludzkim. To jest wasza ziemia. Jesteście synami i córkami. O, Sakoro, My name is Kasia. Przyjechałam z Polski, mieszkam tu już 6 lat. I came here from Poland and I live here 6 years. Spotkałam chłopaka parę lat temu, który nie był dla mnie zbyt dobry. I met a boyfriend few years ago and this boyfriend wasn't so good for me. Myślałam sobie, jakoś to będzie. I thought inside, it will be somehow. Myślałam sobie, moja mama miała złe życie, to pewnie ja też będę miała tak. I thought, my mother had a bad life, so probably I will get the same. Mieliśmy, urodziła nam się córeczka. We gave a birth to a small baby. Było jeszcze gorzej. It was even worse after that. Brakowało nam na wszystko pieniędzy. We had not enough money for almost anything. On mnie zostawiał na całe dnie. My boyfriend was leaving me for the whole days. Czpał narkotyki, brał jakieś tam różne marihuanę, palił. He was doing drugs, many kind of drugs. He was smoking weed. A ja miałam depresję, umierałam od środka. And I had a depression. I was dying from inside. Któregoś dnia, gdy już tu byliśmy w Holandii. And one day when we were already here in Holland. Mój najmłodszy brat oznajmił, że bierze ślub. The youngest brother of me gave us information that he will get married. Pojechaliśmy do Polski na ten ślub. We went to Poland for that marriage. I w kościele usłyszałam pełną Ewangelię. And there in the church I heard the full gospel. Usłyszałam, jak Jezus umarł za mnie na krzyżu. And I heard how Jesus died for me on the cross. Usłyszałam, jak umierał w bólach, w cierpieniach. And I heard how he was dying in the pain, he was suffering. Usłyszałam, że przelał za mnie, za wszystkie moje grzechy, swoją krew. And I heard that his blood was not for nothing, it was for all my sins, for all the pain. Usłyszałam, że w jego złamanym ciele jest uzdrowienie z wszelkiej choroby. And I heard about that in the broken body of him there on the cross is a healing for all the sickness. Usłyszałam, że jeśli w sercu uwierzę. And then I heard that if I will believe in my heart. I ustami wyznam, że Jezus jest Panem. And I will proclaim with my mouth that Jesus is the Lord.
i że Bóg wzbudził go z martwych. And that he was risen from the dead. Że zbawiona będę. That then I will get saved. To mnie tak poruszyło w sercu moim. It touched my heart so much. Bo jeszcze nikt nigdy za nikogo tak nie umarł, jak Jezus umarł za wszystkich. Because before nobody else died for anyone, like Jesus did. On cierpiał. He was suffering. On został opuszczony. He was left totally alone. On został wyszydzony. The people just laughed about him. Dla mnie i dla ciebie. For me and for you. Ja wtedy oddałam mu swoje życie. And then I gave my life to him. Oddałam mu je całym swoim sercem. Powiedziałam, dla ciebie chcę żyć. I gave with all my heart and I said to him, for you I want to live. Wróciłam do Holandii. Then I came back to Holland. I zaczęłam szukać tutaj społeczności. Powiedziałam. And I began to search for the Christian community here. Powiedziałam, Boże, chcę mieć tutaj kościół. And I said, God, I want to be in a community here. Jeśli nie, to wracam do Polski. And if not, I will go back to Poland, I said. Mój chłopak widział przemiany we mnie. My boyfriend have seen a change in me. Widział, że już się tak nie kłócę, jestem spokojna. He saw that I am really calm like never before. Że dużo się modlę, że czytam Pismo that Święte. I pray a lot, that I read the Holy Word. Parę tygodni po powrocie z Polski. Few weeks after we came back from Poland. Spotkałam ludzi, z którymi założyliśmy społeczność. I met the people with who we created a community together. Jesteśmy teraz tutaj wszyscy razem. Now we are all here at this place. Zaświadczyć wam o żywym Bogu. To give a testimony about the living God. O tym Jezusie, któremu oddałam życie. About that Jesus to who I gave my life. Ten Jezus that uzdrowił Jesus mnie. Healed me. Z bólu kręgosłupa. From the pain of my back. Miałam tak potworny ból. I had so big pain. Że nie mogłam wstać z łóżka. That I couldn't stand up from my bed. Nie mogłam schylić się, żeby przytulić córeczkę. I couldn't do so much. Mój mąż położył na mnie ręce. My husband laid the hands on me. Bo napisane jest w piśmie. Because że, it's written in the Bible that. Że ręce będziemy kłaść na innych. That we will lay the hands on the others. I przez nasze ręce będzie przepływała Boża moc. And through our hands the power of God will go. Moje plecy zostały uzdrowione raz na zawsze. My back got healed forever. Możesz też do nas podejść. You can also come to us. Jeśli coś cię boli. If you have any pain in your body. Jeśli lekarze powiedzieli ci, że nie ma dla ciebie szansy. If the doctor said that there is no chance for you. Możesz do nas podejść. Jezus jest naszym uzdrowicielem. You can come to us. Jesus is our healer. Jeśli masz problem z narkotykami. If you have problem with drugs. Z alkoholem. With alcohol. Z czymkolwiek. With anything. Podejdź do nas, pomodlimy się o ciebie. We will pray for you. Dziękuję. Thank you. Stoję tu najświętsze. Przez Jezusa krew mogę tu stać. Jestem najświętszy.
To, co wam teraz opowiem, that what I will tell to you, działo się 2000 lat temu. Happened 2000 years ago. W Izraelu. In Israel. Wtedy, kiedy Jezus Chrystus, in the time when Jesus Christ, chodził po ziemi, was walking on this planet, kiedy prezentował Ojca, when he was representing a Father, przyszedł wieczór, came midnight, i do Jezusa przyszedł człowiek, and to Jesus came a man. To był zacny człowiek. It was somebody who was good, important. Ważny człowiek. Important man. To był człowiek religijny. It was a religious man. Spełniał dobre uczynki. He was doing a good deeds. Był już człowiekiem wiekowym. He was already an older man. Przeżył wiele. He had a lot of life experience. I uważał się za pobożnego człowieka. And he thought that he is a good man in the eyes of God. Ale kiedy usłyszał o Jezusie, but when he heard about Jesus, coś w nim zadrżało. Something shaked him inside. I postanowił go znaleźć. And he decided to find it. I porozmawiać z nim. And talk with him. Ale że był bardzo znany w Izraelu, but because of that he was a good known person in Israel. Wstydził się przyjść w dzień do Jezusa. He was shy to come to Jesus during the day. Ponieważ Jezus był rewolucjonistą. Because Jesus was the man of the revolution. Jezus robił inne rzeczy. Jesus was doing other things. On burzył system. He was destroying the actual system. Burzył stereotypy. He was destroying the stereotypes. Więc przyszedł do Jezusa w nocy. So he came to Jesus at night. I powiedział do niego tak. And he said to him, Mistrzu, Master, wiem, I know, że przyszedłeś od Boga. That you came from God. Nikt by nie mógł takich rzeczy czynić. Nobody else could do the things like this. Które ty czynisz? The things you do. Gdyby nie było od Boga. If it couldn't be from God. I można było się spodziewać. And nobody could think. Że Jezus go pochwali. That Jesus will accept it, that he will say it's good. Że powie, jesteś dobrym człowiekiem. That he will say, yes, you are a good man. Widzę twoje dobre uczynki. I see your good deeds. Widzę, że chodzisz do synagogi. I see that you go to synagogue. Ale Jezus powiedział coś zupełnie innego. But Jesus said something totally different. Popatrzył mu w oczy. He looked in the eyes of this man. I powiedział, Nikodemie. Nikodem, bo tak miał na imię ów starzec. It was the name of this man.
Jeśli ktoś się nie narodzi na nowo, if someone will not born again, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. He will never see a kingdom of heaven. Nikodem zapytał, Nikodem asked him, jak to jest możliwe? How it's possible? Co to znaczy? What it means? Jak mogę wejść znowu do łona matki? How can I go again inside the home of my mother? Nie rozumiem, co mówisz. I don't understand what you say. Ale Jezus, but Jesus, nie tłumaczył mu. Was not explaining. Powiedział jeszcze raz. He said once again. Jeśli ktoś się nie narodzi, if someone will not born again, z mojego ducha, from my spirit, nie pójdzie do nieba. He will never go to heaven. Chciałbym, żeby te słowa, I would like these words, brzmiały w twoich uszach, to sound in your ears, przez cały czas, through all the time, dzień i noc, during the day and the night. Jeżeli nie narodzisz się na nowo, if you will not born again, z Ducha Świętego, from the Holy Spirit, nie pójdziesz do nieba, you will not go to heaven. I nieważne, and doesn't matter, jakie ty masz poglądy, what are your, what is your opinion? Musisz się od nowa narodzić. You have to born again. Co to znaczy? What it means? Narodzić się na nowo. To born again. Trzeba uwierzyć. It's necessary to believe. W zastępczą ofiarę Jezusa. In that sacrifice of Jesus. Trzeba uwierzyć. It's necessary to believe. Że twoje dobre uczynki. That your good deeds. Wszystkie dobre uczynki. All good deeds. Nie nadają się do niczego. They are for nothing. I trzeba też uwierzyć. And it's important to believe. Że żaden twój zły uczynek. That any bad deed from you. Żaden twój grzech. Any sin of you. Nie musi na tobie ciążyć. Doesn't have to be on you. Bo Bóg ci to przebaczył. Because God forgave you that. Trzeba też uwierzyć. It's necessary to believe. Że Jezus wstał z martwych. That Jesus has risen from the dead. I trzeba uznać. And it's necessary. Że to Jezus jest twoim panem. To decide that Jesus is your Lord. Trzeba oddać mu. You need to give to him. Tron swojego życia. The throne of your life. I kiedy to zrobisz. And if you will do that. Kiedy przed nim uklękniesz. And if you will fall on the knees on the throne of him. I powiesz, Panie Boże. And you will say, God. Żyłem bez ciebie. I lived without you. I uznaję to za grzech. And I see it like a sin right now. I ja dzisiaj chcę. And today I want. Aby twój święty duch. That your Holy Spirit. Odrodził mnie. Make me new. To się stanie. And then it will happen. To dobra nowina. That's a good news. To dobra nowina. That's a good news. To Ewangelia. This is the gospel. Ona jest ponadczasowa. And it is over time. Ona podnosi każde życie. And podnosi życie. It's rising the death. Jeżeli chcesz, if you want, oddać życie Jezusowi. Give your life to Jesus. Jeżeli słyszysz teraz to, co mówimy, if you hear that, what we say right now, to podejdź do nas. Come to us. Podejdź tutaj, nie bój się. Come here, don't be shy, don't przyjdź be scared, tutaj. Don't be afraid, come here. Ustań koło nas. Stand to with będzie, us. To będzie znak dla nas. It will be a sign for us. Będziemy się modlić o ciebie. We will pray. Narodzisz się z Bożego Ducha. You will born again from the Spirit of God. Staniesz się obywatelem nieba. You will become a citizen of heaven. Jezus jest większy niż twoje grzechy. Jesus is bigger than your sins. Miłość Boga. The love of God. Jest potężniejsza. Is more powerful. Niż każdy grzech. Than any sin. On ci przebaczył. He forgave you. On nie ma do ciebie żalu. He has nothing against you. Uznaj to. Make him. Uznaj to teraz. Make him right now. Ojcze, dziękujemy Tobie za to, że jesteś tutaj. Wywyższamy Twoje imię. Wywyższamy Ciebie, Jezus. Czcimy Cię. Pokazałeś mi dom. Objawiłeś mi niebo, że to mój dom. Objawiłeś mi niebo. Wypełniłeś mnie. Świętym Duchem Swym. Pokazałeś mi to, objawiłeś mi niebo, że to mój dom.
będę ufać Tobie. Yeah, man.
chłopczyk jest. Marek, przesuń się trochę. Chciałabym, aby się zebrali wszyscy ludzie, którzy są z Kościoła Prawdy i Miłości Bożej. Jeśli utożsamiasz się z tym Kościołem, to zwiąż się dzisiaj słowem. Podnieście swoje ręce. Powiedzcie tak: Ojcze, dziękujemy Tobie, że nas zbawiłeś, że nas wypełniłeś swoim świętym duchem. Będziemy z pasją i z odwagą głosić swoje słowo. Grzech nad nami nie panuje. Diabeł jest pod naszymi nogami. Kompromis jest zdeptany. W imieniu Jezusa Chrystusa, Ojcze, my modlimy się. Niech Twoje namaszczenie wypełnia ludzi. Niech Twoje namaszczenie do głoszenia słowa, Ojcze, do ewangelizowania, Ojcze, do wyliczania kierunku, Ojcze. Niech to ich teraz przenika, Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa, Ojcze. Niech spadają warowny, Ojcze. Niech to pada przez moc imienia Jezus. Niech spadają matki w imieniu Jezusa Chrystusa. Twojego słowa, Ojcze. Ja modlę się, Ojcze, też niech rodzi się pasja do uwielbienia Twojego świętego imienia, Ojcze. Modlimy się o to w imieniu Jezusa. Szokoro, baba, baba, ty, kalara, ba. Ufać Tobie. Wyszał Ciebie. I just want to say, Jesus, you are the king of all the earth. Jesus, you are every man's treasure. Jesus, you are my treasure. Hello, friends. I'm here to tell you about the most beautiful thing in my life, about the biggest love of my life, about Jesus Christ. I'm here to tell you, to seek the truth. You've got this lifetime to work it out. You've got this lifetime to seek the truth. Don't waste it. Don't waste it. You don't know what's going to happen tomorrow. Tomorrow may not come. Tomorrow, your
But one thing you can be certain of, that one day everyone is gonna face God. And when you face God, you'll have to account for your decisions. And this is the most important decision of your life. If you want peace with God, God is here right now. Jesus Christ is amongst you. Jesus Christ is here. He is the King of Peace. He is the Lord of this earth. Don't let the devil cheat you of the most beautiful treasure of your life. My name is Barbara. I was born in Poland. I grew up in Australia. I thought I had a great life, but I was empty on the inside. I was seeking the truth. I was looking for more. I was looking for God. I used to go to Buddhist temples. I used to go to clairvoyance. I used to read tarot cards. And you know what happened? I was getting more and more and more depressed. I was feeling more and more empty. And then I came to a meeting like this. And someone told me the gospel. Someone said there is God. Someone told me about Jesus. And one day, when I was really depressed, I was really sad. I was crying. I was crying in my bedroom. And I cried out to God. I said, God, these people talk about you. I want the truth. God, if you exist, this is the time. Come. This is the time. I want to know you. So I'm here to tell you, don't waste this opportunity. Seek God and He will come. Seek Him with your heart. In that moment, I was healed from depression. I didn't need any more drugs. I didn't need any more stimulants. I found the biggest treasure of my life, my Savior, my Redeemer. I know what you're thinking. You think that maybe your coffee, your dinner, your drink is satisfying enough for this moment, but I know there's an emptiness in your heart. I know, because it's common to every single man. There's an emptiness in your heart. That only one thing can fill that emptiness. It's Jesus Christ, the Lord of peace, the Lord of salvation. I want to encourage you to open your heart and to seek the truth. He is the only truth. I want to encourage you to cry for God. I want to encourage you to look for Him. Because one day will come and you will answer to God. You will stand in front of God. So I want to encourage you to seek Him with all your heart, and you will find Him. You will find the Prince of Peace, the Lord of Lords. No one died for you. Buddha didn't do anything for you. Muhammad didn't do anything for you. It's just an empty religion. Jesus Christ is the only one. He is the only one. He died for you so you can have peace with God. Peace with God. Peace in your heart. Peace in your life. Salvation. The kingdom has approached. The kingdom is near. The kingdom of God is here right now. Don't waste this opportunity. Come and talk to us. We will pray with you. We will show you the way. Thank you. Nie ma innego imienia. Tylko Jezus. W Jezusie jest zbawienie.
In Jesus Christ there is salvation. In Jesus Christ there is salvation. My kościołem Boga żywego. We are the church of the living God. To Jezus Chrystus. Jesus Christ. Każdego z nas. Every one of us. Zawołał po imieniu. Called by our names. Wywołał nas z ciemności. He called us from the darkness. I zjednoczyliśmy się w kościół. And we were united into a church. Zaufaliśmy temu, co wydarzyło się na krzyżu Golgoty. We entrusted our lives into what happened on the cross. Zbawił nas. He saved us. Uratował nas. He saved us. Ja byłam sprawiedliwym człowiekiem. I was a self-righteous person. Żyłam z przestępcą. I used to live with a criminal. W wieku 16 lat. When I was 16. Spotkałam człowieka, z którym zdecydowałam się, że chcę z nim żyć. I met a man and I spent the rest and I decided to live with him. Był gangsterem i ja o tym wiedziałam. He was a criminal, a gangster and I knew about it. Doprowadziło to moje życie do strasznej porażki. It led my life into a terrible disaster. Skracając historię, bo już dużo słyszeliście. I'm gonna cut the story short. To jest mój mąż. This is my husband. Kiedy poszedł siedzieć do więzienia. When he went to prison. Poznał Jezusa. He met Jesus. Narodził się na nowo z Bożego Ducha. He was born again. Jezus przebaczył mu jego grzechy. Jesus forgave his sins. I kiedy wrócił do domu. And when he came home. Powiedział do mnie. He said to me. Przebacz mi. Forgive me. Tak jak Jezus mi przebaczył. Just like Jesus forgave me. Mówił do mnie słowa żywota, słowa Ewangelii. He told me the words of the gospel. Że muszę narodzić się na nowo. That I have to be born again. Że jeśli nie narodzę się na nowo. That if I'm not born again. To nie ujrzę Królestwa Bożego. I'm not gonna see the kingdom of God. Ja mówię, ty zwariowałeś. I said to him, you're crazy. Ty potrzebowałeś zbawienia. You needed salvation. Ale ja jestem dobra. But I'm a good person. Mi się wydawało, że jestem dobra. I used to think I was a good person. I otworzył Biblię i mi pokazał. But he opened the gospel. Co mówi słowo o takich dobrych ludziach? The Bible says this about good że people. Wszyscy zgrzeszyli. Everyone is a sinner. I brak im chwały Bożej. And everyone is short of glory of God. I to słowo mówiło o mnie. And this word was about me. Że moja sprawiedliwość. That mine own justification. Jest jak obrzygane ubranie. It's like a sick piece of clothing. I z uwagi na to, że byłam związana z przestępcą. But because I was bound up with a criminal. Narobiłam też mnóstwo dziwnych rzeczy. I was doing all sorts of strange things. Pewnego dnia do mojego domu. One day. Przyjechała policja. Police came to my house. I zostałam aresztowana. And I was arrested. Zostałam skuta w kajdanki. I was put in cuffs. I jak przestępca. Like a criminal. Zostałam wieziona do prokuratora. I was taken to the custody. I groziły mi lata więzienia. And there was a risk of a lot of years in prison. Mój mąż się nie bał, bo znał Jezusa. My husband wasn't afraid because he knew Jesus. A ja się bardzo bałam. But I was afraid. On spojrzał na mnie. He looked at me. Dał mi do ręki 10 zł. He gave me 10 zlots. I powiedział do mnie. And he said to me. Wrócisz, nie bój się. You're gonna come back, don't be afraid. I kiedy jechałam w tym radiowozie, skuta kajdanami. And when I was in a cop car, you know, in handcuffs. To zawołałam w swoim sercu. I called to God. Mówię, Boże. Jesus. Jeśli żyjesz. If you live. Jeśli jesteś żywy. If you're alive. Taki. If you're like that. O jakim mi opowiada mój mąż. If you're just like that my to nie pozwól, abym poszła siedzieć do więzienia. Let me be free. I kiedy stanęłam przed prokuratorem. And then I was in front of the prosecutor. Prokurator do mnie powiedział. Prosecutor said. Stosuję wobec pani. Środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego. I'm gonna go easy on you. I'm gonna just give you some custody. Generalnie zostałam puszczona. They let me free. I ja wewnątrz siebie. And inside of me. W głębi mojego serca. Inside of my heart. Wiedziałam. I knew. Że to ten Bóg. This is my God. Uczynił dla mnie cud. This God gave me this miracle. Ale dalej nie miałam takiej potrzeby. But I still didn't have a need. Aby oddać mu swoje życie. To give him my life. I kiedy wróciłam do domu. And when I came home.
otworzyłam Biblię i mówię, Boże, I opened the Bible and I said, mój mąż mi mówił, że ty go przekonałeś o grzechu. My husband said that you convinced him about sin. A ja w ogóle uważam, że ja i Jezus mamy ze sobą wiele wspólnego. But I thought that Jesus and I had a lot in common. Jezusa zabili. They killed Jesus. A mnie również chciano zamordować. And they wanted to murder me. I mówię, przekonaj mnie. And I said, convince me. God convinced me about my sin. Sprawiedliwości. Justice. I o sądzie. And i kiedy otworzyłam Biblię, and when I opened the Bible, przeczytałam takie słowa, I read those words, że jeśli mężczyzna, that if a man spojrzy w swoim sercu, looks in his heart, pożądliwie na inną kobietę, with desire at another woman, winien jest grzechu cudzołóstwa, he is guilty of sin, i ja wtedy sama w swoim pokoju, and in my room. Zostałam przekonana. I was convinced. O grzechu, sprawiedliwości i o sądzie. I was convinced. Zrozumiałam, sin, że w moim sercu and I understood in my heart. Popełniłam wszystkie grzechy, jakie tylko są możliwe. In my heart I've committed all of the possible sins. Wiele z tych rzeczy nie zrobiłam fizycznie, bo byłam po prostu tchórzem. A lot of those sins I've never committed in real life. Ale cudzołożyłam. But I was a sinner in my heart. Co drugim mężczyzną spotkanym na ulicy. I desired every other man on the street. A Bóg podniósł wszystko do rangi serca. And God lifted everything to the level of one's heart. Nie ma ani jednego sprawiedliwego. There is no one free of sin. Jakkolwiek dzisiaj się czujesz. Regardless of how you feel today, sprawiedliwy czy nie, potrzebujesz Jezusa. Whether you feel you are sinless or not, you need Jesus. I o nim wam opowiadamy. And we are telling you about Jesus. Opowiadamy wam o Jezusie. We're telling you about Jesus. O który umarł i zmartwychwstał. Who died and risen again. Grób jest pusty. His grave is empty. Jezus żyje. Jesus is alive. I jest na wysięgnięcie twojego głosu, twojej modlitwy. And you can reach him. Jeszcze dzisiaj pomódl się. Boże, ja nie wiem, o co oni w ogóle mówią, ale chcę cię poznać. You can pray and you can ask God. You say to God, I don't know what they're talking about, but I want to meet you, Jesus. Żyję z tym samym człowiekiem, I live with the same man, który mnie chciał zamordować. Who wanted to murder me. Jezus Chrystus, Jesus Christ, uzdolnił mnie, enabled me, do przebaczenia. To forgive. Ten sam Duch Święty, the same Holy Spirit, który wzbudził Jezusa z martwych, who rose Jesus from the dead, mieszka we mnie, lives inside of me. Uzdolnił mnie, abym przebaczyła największemu winowajcy w moim życiu. The biggest sinner in my life. Ten człowiek, który chciał mnie zamordować. This man who wanted to murder me. Jest moim mężem. Is my husband. Moim przyjacielem. My friend. Moim kochankiem. My lover. Rozumiecie to? Do you understand? Opowiadamy wam o życiu. We telling you about real life. Nie o zajawkach z kina. We're not telling you about cinema. Życiu. We're telling you about real life. To jest życie. This is real life. To jest prawdziwe życie. This is real life. Szokoroba baba basa, koloroba sa. Ojcze, ja modlę się. A szokoroba se. W imieniu Jezusa Chrystusa. Niech on pozna ciebie. Let him, niech te słowa, które od ciebie były głoszone, docierają Jesus do niego. Christ, ja związuję ciebie, diable. We bind you, i zabraniam ci dotykać tego człowieka. We bind you, demon. We forbid, we forbid you from touching him. Uwielbiamy ciebie, Jezus. We worship you, Jesus. We praise you. Hallelujah. Cudowny Jezus. Uwielbiamy ciebie. We worship you, Jesus. Uwielbiamy we ciebie. Worship. Church. We belong to you. We are grateful to you. We are grateful for your word. Cudowny Jezus, Holy Spirit, miłością swą, której nikt nie wyrazi mocą, spójrz, wypełnimy życie me, Jeszua. Mój, swoją krwią obmyłeś mnie.
Szatan jest pokonany, pamiętajcie to. Szatan jest pokonany. Halleluja. Drodzy przyjaciele, my lovely friends, nazywamy się Kościół our name Prawdy i Miłości Church Bożej. Of love and truth of God. Spotykamy się w miejscowości Mordrecht. We see each other in a city Mordrecht. On the street Oudersfrucht 3 in Mordrecht. Ik verhaal. Jesteśmy... Oudersfrucht 3 in Mordrecht. Jesteśmy Kościołem żywego Boga. We are the Church of Living God. Jeżeli tylko będziecie chcieli i if you will want doświadczyć głębi Ducha Świętego, to experience the deepness of the Holy Spirit, skontaktujcie się z nami. Contact with us. Kościół Prawdy i Miłości Bożej. Church of Truth and Love of God in Mordrecht. On the street Oudersfrucht 3. Oudersfrucht 3 in Mordrecht. Będziemy kończyli? We gonna finish. Może, bo nasze kochane władze? Because our lovely friends from the police, które są od Boga, that are from God, i które błogosławimy, that we bless, i które są nam ku dobremu, that they are good together on our side. Właśnie teraz. Exactly right now. Oddają chwałę Bogu. They are giving praise to God. Brawa dla policji. Bravo for the police. Brawo dla ochrony. Bravo for the security. Brawo dla władz Holandii. Applause for the Holland.